Witajcie w moim pierwszym filmiku, który będzie prezentował podstawowy serwis narciarsko-snowboardowy z wykorzystaniem podstawowych elementów, podstawowego sprzętu, który pozwoli nam dobrze przygotować narty czy snowboard. Pierwszą rzeczą, którą chciałem Wam przedstawić, to jest sprzęt, którego trzeba użyć. Podstawowy sprzęt. Pokazuję podstawowy sprzęt. Na pewno musimy użyć ostrzałki. Ostrzałka tutaj pokazuję na podstawie pilników, na podstawie kąta 89. Kąt to nie jest tradycyjna ostrzałka, ponieważ jest to kątnica, do której przykładamy odpowiedni pilnik i za pomocą tego uzyskujemy odpowiedni kąt na krawędzi. Również są dostępne, bardziej bezpieczne ostrzałki, gotowe, z gotowymi kątami, bardziej może wygodne, jak to woli. Pilnik gruboziarnisty, tak zwana raszpla, pilnik cienkoziarnisty 200 mm lub 150 mm. Następną rzeczą, którą potrzebujemy, to jest na pewno cyklina metalowa, cyklina flexi, snowboardowa długa lub może być narciarska krótka. Ja osobiście wolę używać krótkiej narciarskiej, bo jest bardziej elastyczna, łatwiej może nią zebrać wosk. Ostrzałka do ostrzenia cykliny plexi, kosteczka, taki korek, tak zwany, zbudowany z takiego samego tworzywa jak korek do wina. Służy nam to do ściągania druta powstałego poprzez ostrzenie krawędzi. Następnie elementem służącym nam do polerowania ślizgu szczotka nylonowa, szczotka miedziana do czyszczenia struktury ślizgu, smary w zależności od temperatury, na jaką musimy nasmarować swój sprzęt, rękawiczki przede wszystkim, żeby nie pociąć sobie dłoni, nie uszkodzić sobie naskórka, płyn do odtłuszczania ślizgu, żelazko, zapałeczki i pałeczki Kofix, które za chwileczkę Wam pokażę. Tak, i mamy pałeczki Kofixowe do uzupełniania ubytków w ślizgu. I przydałby się oczywiście jakiś śrubokręt do tego, żeby odkręcić na początku wiązania, później przykręcić, odpowiednio wyregulować. A zatem zaczynamy nasz serwis. Tak jak powiedziałem, zaczynamy od usuwania, odkręcenia wiązań. Nie trzeba tego robić, ale z racji tego, że sprzęt przygotowuję pierwszy raz przed nadchodzącym sezonem, więc oczyszczę również sobie inserty, oczyszczę również sobie śruby i całe wiązania ze wszystkich elementów. Prosta rzecz, nic więcej tutaj nie potrzeba do usuwania. Każdy potrafi sobie wiązania odkręcić i przykręcić. Warto zapamiętać, jakie mieliście ustawienie wiązań, odległości między wiązaniami i kąty, oczywiście przedniej i tylnej nogi, żeby podczas przykręcania z powrotem tych wiązań zachować te same ustawienia. Teraz okay.
ok, wiązania mam usunięte, mogę przystąpić do czyszczenia, najpierw do czyszczenia ślizgu, czyli do usunięcia pozostałości po starym smarze, ten, który został z poprzedniego sezonu albo z poprzedniego wyjazdu. Używam do tego cykliny metalowej, ponieważ łatwiej i dokładniej zbiorę najpierw nadmiar starego smaru, jeżeli on jeszcze tam oczywiście jest, zaraz zobaczymy. Staję sobie od nosa do taila, to jest deska akurat kierunkowa, więc zaczynam pracę od kierunkową. Widzicie, coś tam tego smaru zostało jeszcze, więc należy go w całości usunąć. Nadmiar z grubsza usunąłem, ale chciałbym się ze struktury ślizgu pozbyć mocniej starego smaru, więc idealną rzeczą do tego jest szczotka nylonowa. Najpierw go zbiorę od przodu do tyłu, później od tyłu do przodu i jeszcze raz, żeby mieć pewność, że usunąłem go w całości. I ostatni raz od nosa do taila. Dobrze, teraz smar usunąłem. Mogę na tym etapie przejść do ostrzenia krawędzi.